Only you can find the path that will lead us from darkness. Cześć wam. Zgadnijcie, kto dostał zaproszenie do testowania Somerset. Ano ja. I korzystając z tej okazji, oprowadzę was po tej wyspie. Pokażę wam, jak wygląda większość wyspy, ale też część rzeczy zostawię dla was, abyście mogli samemu odkryć jej tajemnice i zakamarki. Zaczniemy od miasta Alinor, stolicy wysp Somerset, a zarazem całego altmerskiego dominium. Miasto wygląda przepięknie. Od razu widać wzniosłość altmerskiej rasy w ich architekturze. Wysokie budynki z efektownymi elewacjami, o szczególnie dużej dekoracyjności, często nawet monumentalnej. Fasady, oprócz szczególnie bogatego zdobienia, wyposażone są w dodatkowe elementy, takie jak kolumny. Przed otwarciem granic Somerset, kupcy mogli najdalej zapuszczać się do portów, a po powrocie na kontynent opisywali to miasto, jakoby było zbudowane ze szkła lub skrzydeł owadów. Mi natomiast przypomina połączenie Disneylandu i Toussaint z Wiedźmina. Przejdźmy się odrobinę. Widać, że nawet Wei Shrine zbudowano z misterną doskonałością i wzniosłością. No proszę, jest i też bank. Na dole mamy główny rynek z merchantami, u których można kupić lub sprzedać jakieś pierdoły albo naprawić ekwipunek. Znalazłem też merchanta z mebelkami do naszych domków, ale zawartość pokażę wam później. Wpadłem też na knajpkę, w której można coś wszamać przy przyjemnej nucie elfickiej bartki. Ale lecimy dalej, może później zagoszczę tu na dłużej. Przemierzając miasto, natrafiłem na miejsce, w którym mastercrafterzy będą spędzać dużo czasu. Do dyspozycji mamy każdy rodzaj stołu crafterskiego. Stanowisko alchemiczne, woodworking station, blacksmith station i inne rodzaje crafterskiego fachu. Oho, a to chyba stanowisko wytwarzania biżuterii. Ma ciekawy emblemat ta tabliczka. A tu i sama stacja. Nie będę wam teraz opowiadał o jewelry craftingu, bo na to poświęcę osobny film. Dziś natomiast chcę wam pokazać jak najwięcej z wyspy. No dobrze, opuszczamy Alinor i zobaczymy, jakie piękno skrywa ta wyspa. Kierując się do centralnej części wyspy, naprawdę można było odnieść wrażenie, że znajdujemy się w Toussaint. Momentami aż ciężko było uwierzyć, że to gra MMO. Co chwilę przestawałem w jakimś malowniczym miejscu, aby podziwiać piękno wyspy, albo obserwowałem zwykłe zwierzęta. Już teraz mogę zdecydowanie powiedzieć, że to najpiękniejsza kraina, jaką twórcy Elder Scrolls Online stworzyli do tej pory. Zwykle mieliśmy do czynienia z surowością i mrokiem Tamriel, a tu proszę. Prawie że baśniowy świat o cukierkowych barwach. No ale dobrze, dość tego zachwytu i lecimy dalej. W końcu dotarłem do centrum wyspy, gdzie mieści się miasto Cloudrest, położone w górach Eton Nir. Już przed samym wejściem było widać, że coś jest nie tak. Główna brama była zamknięta, więc zmuszony byłem pocałować klamkę i odwrócić się na pięcie. Widok rannych leżących przed Cloudrestem utwierdzał mnie tylko w przekonaniu, że prędzej czy później trzeba będzie się tam jakoś dostać i sprawdzić, co się dzieje. Wracając na główny szlak, napotkałem przy drodze gryfa. Nie myśląc zbyt długo, postanowiłem się go pozbyć, sądząc, że to on mógł być przyczyną nieszczęść w Cloudrest. Po krótkiej, niezbyt wymagającej walce zobaczyłem to. Młode gryfa. I doszło do mnie momentalnie, że popełniłem błąd, że nic nie jest czarne lub białe i że po prostu zatłukłem dzieciakowi rodzica. Cóż, wybacz mi mały. Po tej lekcji zrozumiałem, że nie wszystko na tej wyspie jest takie, jak nam się wydaje. Wystarczy spojrzeć na zwierzęta, które zamieszkują Somerset. Zwykłe, spokojne, próbujące przetrwać lub wykarmić swoje młode.
Jedne zwyczajne, drugie trochę mniej, ale za to niegroźne. I diametralnie wszystko się zmienia, gdy trafimy na zwierzę, które wygląda jak jeleń, ale zachowuje się jak dziwadło, które próbuje nas utłuc. No ale dobrze. Zostawmy to za sobą i zwiedzajmy dalej. Po drodze na północną część wyspy natrafiłem na podtopione miasto, opuszczone dawno temu przez elfów. Zastanawiam się nad historią tego miejsca. Mam nadzieję, że questy nieco przybliżą nam informacje o tym, co się tu stało. Jadąc dalej, kierowałem się coraz bardziej na północ, podziwiając górskie krajobrazy. Po drodze trafiłem na kolejnego gryfa. Tym razem ani myślę, aby go atakować, bo zrozumiałem poprzednią lekcję. Oho, pora ruszać dalej, zdaje się, że komuś się naprzykrzę. Po drodze na północ spotkałem bimbrownika. Sądząc po jego minie, interes musiał mu iść wyśmienicie, sprzedając w takim miejscu. No cóż, ja niestety nie pijący, więc ruszam dalej. W końcu dotarłem do miejsca, z którego było już widać kryształową wieżę. Na mojej drodze stały jednak dedry, których musiałem się pozbyć. Po prostej potyczce dotarłem do drzwi, które niestety były zamknięte i skutecznie uniemożliwiały dalszą podróż do kryształowej wieży. Ciekaw jestem, czy będzie można się tam jakoś dostać za pomocą questów. Przyszedł czas na część południową. Po drodze natrafiłem na niespotykany wcześniej minerał, prawdopodobnie wykorzystywany do tworzenia biżuterii. Jadąc dalej, natrafiłem na Abyssal Geyser Event. Nie zastanawiając się zbyt długo, postanowiłem sprawdzić, czym jest to tajemnicze wydarzenie. Okazało się, że spekulacje graczy były słuszne. Event polegał na pokonywaniu fal potworów, a zakończony był walką z minibossem, przy czym drop z niego był raczej kiepski. Przemierzając południe, natrafiłem na miejsce, w którym nagle zmieniła się pogoda. Zaciekawiony zjawiskiem, postanowiłem sprawdzić to miejsce dokładniej. Okazało się, że to sprawka World Bossa, który zdecydowanie nie był jeleniem. Trafiłem też do elfickiego zoo, w którym ewidentnie było widać, że komuś sprawy wymknęły się spod kontroli i wszystkie zwierzęta pouciekały z klatek, robiąc przy tym niemałe zamieszanie. Pogoniony przez zwierzaki, długo się nie zastanawiałem i postanowiłem powrócić do Alinor. Zdecydowanie warto jeszcze wspomnieć o nowościach, jakie dostaniemy wraz z Somerset. Z dodatkiem zostaną wprowadzone Daily Rewards, czyli nagrody za codzienne logowanie. Tutaj na serwerze PTEs nie możemy ich otrzymywać, ale kiedy dodatek będzie dostępny na serwerach live, na pewno je otrzymamy. Kolejna rzecz, jaka się ukaże, to możliwość wysyłania komuś prezentu z Crown Store'a. Wystarczy wybrać jakąś rzecz ze sklepu, wybrać opcję As a Gift, pisać nazwę szczęściarza, który otrzymał od nas prezent, napisać wiadomość lub wygenerować losową i wysłać klikając Confirm. Co ciekawe, nie natrafiłem na Sigic Order ani na wyspę Arteum, ale jak wiemy, wyspa zaginęła i prawdopodobnie pokaże się wraz z wykonywaniem questów fabularnych, a tych pokazać nie mogę. Ale na pewno zrobię wideo odnośnie Sigic Order i nowych umiejętności. Na dziś to tyle. Specjalnie nie pokazywałem wam wszystkiego, abyście mogli samemu odkryć większość rzeczy na wyspie Somerset. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie suba albo lajka, za które z góry dziękuję. Jak zawsze sekcja komentarzy jest dla was. Piszcie, co sądzicie o Somerset. Zostawiam was jeszcze z mebelkami, które obiecałem pokazać. Mebelki te możemy zdobyć za achievementy zdobywane w Somerset. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!
happy faces spread their wings so broad, and lesser birds bend their knees so awed, and snarl and hiss and spit and screech. I hear the guas grunting each to each. What a terror! What savage speech! Oh, to be like you! Your temper flares at the smallest offense. You snatch our guas and mangle our fence. You nest in our loft, spread dung on the wall. Tear up our roofs like a midsummer squall. Frighten our children and make the babes bawl. Promise you'll never change. Cliff's rider strides so high. On fiery crags you touch the sky. Cliff's rider strides so high. Screech loud as thunder. May you never die.